Witajcie w nowym projekcie. Krótkie, szybkie, jednodniowe zadanie. Już poza kamerą przygotowałem sobie takie bolce. Widać, o, widać, nawierciłem otwory. Teraz je troszeczkę poprawię w tokarce i pokażę, co dalej się będzie działo. I w ten sposób jeszcze dwa, to już poza kamerą. No i przedostatnie elementy całego tego urządzenia. Trochę pokażę, co robię. No, teraz to jeszcze tylko odciąć na długości i drugi taki sam i to będzie przedostatnie elementy wykonane. No i przygotowuję ostatni element całej tej układanki. Także zapraszam do oglądania. I oto jak sobie ustawiałem do spawania, to wycięcie włożyłem kawałek listewki, przyłożyłem poziomicę, ustawiłem tutaj pion i ten element wtedy tutaj ustawiałem do poziomu. Teraz wspawam sobie jeszcze drugi poza ekranem i przeniesiemy się na stół spawalniczy. I oto są przygotowane wszystkie elementy. Czyli ostrze, wspornik centralny, trzy bolce i dwa do bolców mocowania. Z tego będzie uchwyt do tuza. I co? Ustawiam się i zaczynam spawać. No i wszystkie podzespoły są wykonane. Teraz poczekam, aż stygną i będę spawał w całość. No i jest przyłapane pierwszymi spawami, ustawione do kąta prostego. Teraz na gotowo. Thank you.
Pokażę tylko, jak to jest ustawione. Już samego spawania nie będę filmował. Obspawać dookoła jeden, potem drugi i będzie koniec. No i moje zadanie się skończyło. Całość jest wyspawana. Teraz pojedzie do przymiarki. Jeżeli wszystko pasuje, nie ma tu traktorka u mnie, więc musi pojechać. To tutaj być może polecą jakieś wzmocnienia, żeby się nic nie gięło. Ale to mówię, po przymiarkach. Na ten moment jest wszystko zrobione. Gdybym się już więcej nie pojawił, bo to jest możliwe, że wszystko będzie pasować i już nic więcej nie będę robił. Chociaż te wzmocnienia chętnie bym zrobił, ale zobaczymy, co inwestor powie. Gdybym się nie pojawił, no to zapraszam do komentowania, oceniania. Łapek w górę, łapek w dół, oczywiście do subskrypcji kanału. Pozdrawiam, cześć. No i drobne postscriptum. Tu trzeba było lemierz powiększyć. Traktorek nie opuszcza tak nisko jak Ursus. A tu trzeba było wykonać ukosowanie, bo też o ramię haczyło. I w ten sposób, no myślę, że już teraz po drugiej przymiarce będzie wszystko dobrze i będzie można pojechać na próby terenowe. Także jeszcze raz pozdrawiam, jeszcze raz zapraszam do subskrybowania, komentowania, łapek w górę, łapek w dół i do spotkania w następnym projekcie.